Dzień dobry, witam wszystkich. Zagrajmy dalej w Betelgezę. Po pewnej przerwie powracamy do tego poziomu, którego nie skończyłem w poprzednim odcinku. No tak, przerwa wynikała troszkę z tego, że zaczęły się u nas tropiki. Troszkę sobie meczów oglądałem, ale teraz już gramy. Poza kamerami, poza kamerą, poza nagraniem. Wykminiłem, jak zrobić ten poziom i trzeba tutaj wykorzystać bufor. Mianowicie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. I teraz duch nam wyjdzie. On jest buforowany. Będzie się troszkę tam zaczaczał. Lewo, prawo, lewo, prawo. A my tymczasem raz, dwa, 3, 4, 5, 6. I teraz idziemy na samą górę. Na samą górę. I teraz bardzo ważne, trzeba zejść tutaj na dół i krok w lewo zrobić. I w tym momencie możemy już iść do wyjścia. Albo nie. Nie, wiem, czego mi zabrakło. Momencik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To, czego mi zabrakło, to jest tak, że tutaj trzeba oczywiście zejść tak, jak zszedłem wcześniej, ale jeszcze raz trzeba na górę zejść. Nie? I teraz powinno się już udać. Tak. Chapter completed. I ten chapter, ten epizod nazywał się Pustynia. Odblokowałem osiągnięcie o nazwie Desert. No to co? To teraz mamy ten ostatni. Chapter 17, poziom 1 z 20. Tak. Czy to będzie faktycznie ostatni zestaw poziomów? Tego nie wiem. Być może tak. No, zobaczmy, jak to rozwiązać, bo na razie to chyba jest... O, kurde, nie takie łatwe jednak, jak myślałem. Tutaj przejąłem... ten ślimak i to nie dało mi nic, nie dało mi zwycięstwa. No to sprawdźmy, co trzeba zrobić, żeby wygrać w ten... W tym epizodzie. W tym poziomie, pierwszym tego epizodu. Ta. No, jestem w takiej samej pozycji. Nieważne od tego, czy bym zaczynał z tego miejsca, czy z tego miejsca. Czy uda mi się jakoś zrobić tak, żeby się położyć, żeby stanąć na sztorce miejscu? Uda się. Udało się. Świetnie. Teraz wydaje mi się, że można próbować pójść po to. Tak jest. I teraz trzeba się wrócić do tego miejsca. O, właśnie tak. Wielki sukces. Czy to znaczy, że będziemy mieli teraz powrót nieco łatwiejszych poziomów? Być może tylko pierwszy z tych poziomów był taki łatwy. Teraz mamy co pomieszanie w zasadzie kilku, chyba trzech aż mechanik, tak? Że mamy kostkę, która działa z odbiciem lustrzanym do naszej. Mamy trasowanie i mamy jeszcze obcinanie tych obrazków od siebie, nie? O! I nasza ta druga kostka też zostawia swój ślad. Jednoślad. Błąd. Chciałem sprawdzić, czy tak będzie można zrobić. Można, ale wtedy nie odetniemy sobie tych obrazków poprawnie. Natomiast to chyba nie będzie takie trudne. A już to zrobiłem źle. Definitywnie to oko trzeba w taki sposób załatwić. Teraz chyba tak.
No tak, ale niestety Ankh i góry zostają połączone ze sobą. Więc to nie jest dobre rozwiązanie. Spróbuję może w taki sposób. Może tak jeszcze trzeba? No nie, bo góra dalej zostaje połączona. No nie, 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 tak nie, tak nie. Może tak? No nie, bo teraz nie mam jak dojść do tego przejścia tam, no wyjścia z tego poziomu. A może te kostki muszą się jakoś miejscami zamienić? Może jakoś tak trzeba przejść na przykład. Teraz w dół i góry pozostaną wciąż połączone ze sobą. No też niedobrze, nie? Góry są z górami. Tak. Ale są odcięte od Ankhów, ale z kolei Ankhi nie są odcięte od oczu. Ale być może uda się to jeszcze naprawić. W taki nie, na pewno nie w taki sposób. Jeszcze raz. A tą prawidłową ścieżkę można tutaj znaleźć. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Teraz góry są połączone, oczy są odcięte, Ankhi są też odcięte i tym samym wygrywam. No, to teraz trochę gorzej, nie? Znaczy ja wiem. Dobra, spoko. I co? I teraz jeszcze góra mi została do ruszenia. To chyba w tak. Proszę bardzo, zrobiłem to za pierwszym razem. Okej, teraz Companion Cube. To jest tylko kwestia znalezienia odpowiedniej drogi. Na razie innego wyjścia nie mam, niż po prostu iść do przodu. A, i mogę się odbić pojedynczą kostką. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. No to spróbujmy to jeszcze zrobić jeszcze raz. Ale to chyba chodzi o to, że ja tutaj się mam nauczyć, jak działa ta mechanika, a zaraz będzie poziom trudniejszy. Z trudniejszym wariantem. Tylko, że coś nie mogę tego zrobić. Na razie. Zniszczyłem wyjście. Jaki zwyrodnialec ze mnie, wyjście tak zniszczyć. Tak nie wolno. No, ale nie wiem co tutaj jeszcze zrobić na razie. Spróbujmy jeszcze raz. No, ewidentnie muszę tak zacząć to robić. Może jakoś tak? Nie. Ale tak, byłem blisko. Już chyba widzę rozwiązanie. Dokładnie w taki sposób. Kurde, źle jednak. Ajajaj. To może tak trzeba zrobić w takim razie? O, właśnie. Mogę sobie pogratulować. No to spoko. To teraz mamy lodowisko, mamy też pustynię. A, i to zamieniło mi piramidkę w klocek czarny. Okej. Twardy klocek. Teraz chyba mi się wydaje, że tutaj powinienem przepchnąć tą brązową. W to miejsce. Tak, bo ta brązowa jest w tej chwili zablokowana już całkowicie, więc to na pewno nie w ten sposób się robi. No właśnie, ale w jaki? Skoro to spada na dół. A może w taki? O, tak. Teraz co? Teraz to wypchnijmy tutaj. Najpierw tą piramidkę na dole wypchnijmy.
Tak jest. I teraz tą piramidkę wypchniemy jeszcze. Czy to wystarczy do przejścia? Zdaje się, że tak. Haha. I akurat mamy 10 minutę, więc na tym zakończymy sobie ten odcinek Battle Gazy. Chapter 17, poziom 6 w następnym odcinku.